Witam i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu, tym razem z finansów, a dokładnie z metod oceny projektów inwestycyjnych. Chciałam Wam pokazać, czym jest IRR, a dokładniej powiedzmy element samego porównania dwóch inwestycji na podstawie tego właśnie kryterium IRR. Jeżeli sobie powiemy, że i wewnętrzna stopa zwrotu, czyli IRR, to taka stopa dyskontowa inwestycji, przy której wskaźnik bieżącej wartości inwestycji, czyli NPV, wynosi 0. A więc to jest taka stopa, przy której przedsięwzięcie znajduje się na progu rentowności, czyli w takim momencie, kiedy decydujemy, czy warto inwestować w dany projekt, czy jednak lepiej z niego zrezygnować. Oczywiście sensowne jest to, że im wyższa jest ta stopa rentowności, tym inwestycja przynosi większe korzyści. Jeżeli chodzi o sam wzór na wewnętrzną stopę zwrotu, jest podany tutaj. Jak to się liczy na papierze ręcznie, omówię to na oddzielnym filmie. Drugą metodą oprócz skorzystania z tego wzoru jest skorzystanie z wbudowanych funkcji programu MS Excel. To jest jedna metoda w tym programie, a trzecią metodę, którą tutaj też mogę później omówić na oddzielnym filmie, jest po prostu takie ręczne szukanie IRR w programie MS Excel podczas obliczania NPV. Postaram się to omówić w najbliższym czasie i będzie to umieszczone, udostępnione na kanale. Jeżeli teraz chodzi o samo porównanie dwóch inwestycji, jeżeli było powiedziane, że to jest wewnętrzna stopa zwrotu, bo dotyczy ona typowo tej danej inwestycji, to my chcemy, żeby ona była jak najwyższa. Bo jeżeli mamy dwa projekty, projekt A i projekt B, i mamy określone wyniki dotyczące tego projektu A i projektu B co do wysokości wewnętrznej stopy zwrotu, to my w tym momencie widzimy, że raczej to projekt A przynosi nam wyższe korzyści. Ta wewnętrzna stopa zwrotu w przypadku tego projektu jest wyższa i podejmując decyzję, który z tych projektów powinien być realizowany albo, czyli alternatywnie, to raczej projekt A powinien być brany pod uwagę. Jak tutaj widzimy, obie wewnętrzne stopy zwrotu, które są powiedzmy podane w treści zadania, bo na tym polega właśnie to konkretne omówienie, dotyczy ono jakby wyboru na podstawie kryterium IRR, który z projektów powinien być wzięty do realizacji. I tutaj, jak mówiłam, ewidentnie widać, że to projekt A przy takich przepływach, w tych okresach trwania inwestycji powinien być ten projekt realizowany. Należy zwrócić niby zadanko bajońskie proste, rozumiem, ale w tych przypadkach, gdy nasza wewnętrzna stopa zwrotu wynosi kilkanaście procent, wszystko jest w porządku. Czyli oba projekty bierzemy pod uwagę. Ale gdyby, załóżmy, nasz pierwszy projekt A utrzymałby 9%, 19%, a projekt B miałby w tym momencie wewnętrzną stopę zwrotu liczoną na 5% rocznie, to projekt B powinien na przykład nie być w ogóle brany pod uwagę, jeżeli nasz inwestor wymaga wyższą stopę, czy tam powiedzmy to, wymaga stopy zwrotu wyższej niż te nasze tutaj, niż wartość wewnętrznej stopy zwrotu. Jeżeli na przykład ta wymagana przez inwestora stopa zwrotu wynosiłaby 10%, to projekt, który ma wewnętrzną stopę zwrotu 5%, w ogóle go nie powinien interesować, bo w tym momencie NPV, które by liczył obok tej wewnętrznej stopy zwrotu, byłoby ujemne. Jeżeli projekt generuje wewnętrzną stopę zwrotu 5%, to oznacza tyle, że jedynie przy wymaganej stopie zwrotu poniżej 5% nasze NPV byłoby dodatnie. A więc inwestycja jest nieopłacalna, jeżeli IRR jest niższe
od wymaganej przez inwestora tej minimalnej stopie zwrotu. Gdy powiedzmy u nas oba te projekty mają wewnętrzną stopę zwrotu na poziomie kilkunastu procent, my możemy powiedzieć, że oba są projekty, że tak powiem, mogą być brane pod uwagę. Ale gdybyśmy wymagali krańcowo wysokiej stopy zwrotu, no to w tym momencie jeden z tych projektów możliwe, że wypadłby całkowicie z tego brania pod uwagę wśród projektów możliwych do realizacji. Jeżeli w tym przypadku nie stosujemy w ogóle porównania do tej minimalnej wymaganej stopy zwrotu przez inwestora, to należy realizować projekt A. Jeżeli potrzebujecie omówienia swoich zadań, czy to z metody oceny projektów, czy z finansów, czy z każdego innego przedmiotu, z którym ja udzielam korepetycji, jak najbardziej możecie ze mną się kontaktować przez stronę internetową tutaj podaną powyżej. Możecie też pisać na maila zadania/projekty@wp.pl. I gdy będę miała czas, jak najbardziej się z Wami skontaktuję. Was zapraszam do oglądania pozostałych moich filmów, czy to z finansów, czy z matematyki finansowej, czy z każdego innego przedmiotu. Wszystko jest posegregowane w playlisty. Zapraszam Was naturalnie do komentowania moich filmów, subskrybowania kanału i udostępniania tych filmów znajomych. Pamiętajcie, że obejrzenie jednego takiego pojedynczego filmu niczego jeszcze nie wyjaśnia. Trzeba rozwiązać samodzielnie jak największą liczbę zadań, żeby samemu to zrozumieć. To jest tylko omówienie przykładu. Serdecznie pozdrawiam i zapraszam do nauki.